Dzisiaj chciałbym zaprezentować wstępnówkę marki Jack. Jest to model JK9100B. Jest to maszyna przeznaczona do szycia lekkich, średnich materiałów. Mamy tutaj typowe takie ząbki na literę H. Nawijarka zintegrowana z maszyną. Od góry tutaj jest naprężacz od nawijarki. Długość ściegu, cofanie. Tu mamy dodatkowo pozycjonowanie igły góra-dół, czyli możemy sobie po jednym. Naprężacz i włącznik maszyny znajduje się z tyłu. Jest on umieszczony na tylnym panelu. Tutaj tym włączamy maszynę. Silnik jest integrowany już z głowicą, czyli mamy go tutaj umieszczonego. Tu możemy regulować prędkość pracy maszyny. W momencie, kiedy maszyna pracuje, poruszamy sobie jakieś materiały. Możemy zmieniać obroty. 32 to jest taki najbardziej typowy układ. Maksymalnie mamy 40. Maszyna nie jest zalana jeszcze olejem, nie chce na pełnej prędkości, tak. I teraz możemy sobie dostosować na przykład tą naszą prędkość. Najwolniejsza to jest 5 i wtedy na pełnym naduszeniu pedału będzie nam maszyna przyjść z taką prędkością. Przez to będziemy mieli bardzo precyzyjne do jakichś elementów. Tu możemy sobie przełączać igła do góry, igła na dół. I teraz możemy sobie w każdej chwili zwiększyć, na przykład ustawić, no nie wiem, ustawmy sobie 15, i to będzie taka prędkość. My możemy dostosować do swoich umiejętności też. Jeżeli się dopiero uczymy szyć, to możemy sobie ją zwolnić, będziemy się czuć wtedy bezpiecznie, łatwiej będzie się nam szyć. A jak jesteśmy już bardziej wprawieni, można sobie zdecydowanie zwiększyć. Ja ustawię z powrotem na tą pozycję 32. Mi się wydaje, że taka najbardziej optymalna. Wstępnówka jest wyposażona w oświetlenie LED-owe. Tutaj mamy LEDy i tutaj mamy z tyłu taki malutki czarny przycisk. W momencie i mamy regulację trzystopniową, czyli dusząc zmieniamy intensywność. Możemy wyłączyć bardzo mocne, średnie, małe światło i wyłączenie całkowite. Teraz pokażę, jak założyć nawlec nitkę górną. Czyli rozpoczynamy. Raz. Nie trzeba przez wszystkie trzy, wystarczy przez dwie. Tak. Teraz dotąd. I teraz podnosimy stopkę, albo tutaj z tyłu jest dźwignia. I nam się rozchylają talerzyki, albo podnośnikiem kolanowym. W momencie, kiedy podniesiemy stopkę, rozcholą się te talerzyki i głęboko nitka wejdzie. I teraz dzięki temu będzie prawidłowo naprężana. Teraz sprężynka na dół. Wracamy przez ten element, taki trzymak. Ten element jest też bardzo ważny, bo tym elementem możemy ustawić maszynę do bardziej lżejszego szycia albo do bardziej cięższego. Wtedy przesuwając w prawą stronę. To jest ta śruba regulacyjna. Uzyskujemy ustawienie do materiałów bardziej grubszych, natomiast w lewą stronę do cieńszych materiałów można też sobie do bardzo cienkich materiałów nawet wyciągnąć zupełnie z tego elementu i puścić pusto. To bez tego to jeszcze lżejsze materiały maszyna powinna delikatniej naprężać. Teraz tu mamy haczyk, podniesiemy sobie igłę. I teraz oczko. I do igły od lewej do prawej strony. Ja teraz nie będę nawlekał, bo chcę jeszcze tutaj pokazać nawijarkę.
jak nawija, jeżeli chodzi o nawijanie. Wciskamy szpulkę. Teraz nitka przechodzi od tyłu. Między talerzyki. Dwa razy. Zawijamy, żeby nam wróciło. Dociskamy ten element i to możemy wykorzystać nożyk. I teraz trzeba pamiętać, że przy stopnówkach przemysłowych można jednocześnie nawijać i szyć. Nie ma możliwości wyłączenia igielnicy, żeby igielnica nie pracowała, a nawijała tylko nitka. Czyli to najlepiej robić już razem. Maszyna przez to, że ma silnik zintegrowany i nie ma paska, ma bardzo małe drgania i bardzo cichutko pracuje. Idealnie nadaje się do domu, małego zakładu, usług krawieckich. O, z innej perspektywy pokażę, jak to teraz działa. No, proszę zobaczyć, igła cały czas w momencie nawijania pracuje, ale możemy to również robić tak, że maszyna, szyjemy maszyną i jednocześnie następna szpulka się przygotowuje do nawinięcia. W momencie, kiedy nawinie się pełna, nawijarka nam odskoczy i jest gotowa. Weźmiemy sobie, teraz wyciągniemy. Tutaj też możemy ten haczyk wykorzystać. Owinąć dwa razy, obciąć. Bębenek mamy klasyczny. Zakładamy w ten sposób przez szczelinkę. I mamy gotowy do założenia. Możemy go włożyć oczywiście od spodu, ale pokażę tak, żeby było bardziej widoczne. Otworzymy maszynę. Tu w tym miejscu. Wkładamy w ten sposób, że do góry te wycięcie, igła do góry i wtedy to leciutko wchodzi. Tak samo wyciągamy też bez żadnego problemu. Tylko kwestia tego, żeby była igła do góry. Tutaj generalnie mamy od dołu dojście do ręki, żeby nam wygodnie weszło. W to miejsce lejemy olej. Maszyna jest wyposażona normalnie w centralne smarowanie. Wszystkie elementy metalowe. I to służy nam wiele lat. Przyszykowałem tutaj różne tkaniny do próby. Mamy typową bawełnę, płótno. Czyli to pozycjonowanie. Teraz igła nam się zawsze zatrzymuje na dole. Łatwo jest wtedy też zakręcić. Ładnie wyciągnięte. Natomiast jeżeli chcemy igłę do góry podnieść, mamy dwie metody. Albo tym przyciskiem, albo w momencie, kiedy igła jest na dole, dusimy pedałem odwrotnie, czyli w przeciwną stronę i maszyna nam pozycjonuje igłę do góry. Czyli te dwie możliwości. Tutaj mamy płótno, elegancko nam maszyna uszyła. No niestety nie ma obcinania. Jest to obecnie jedna z najtańszych stebnówek. Jest bardzo fajna. Mamy na płótno na 4 złożone, też nie ma żadnych problemów z szyciem. Dociągnięte wszystko elegancko. Teraz weźmiemy, przejdziemy na dzianinę. Mam taką mikę. Też świetnie sobie daje radę.
Tak. O, elegancko zaciągnięte. Teraz złożymy może na... Zazwyczaj się dosyć grube elementy szyję z tego. To będziemy mieli warstw 8. Też śmiało, bo ponad 13 mm wniosł stopki. Mamy dosyć dużo miejsca, ze spokojem sobie wsuwamy. I bez problemu możemy szyć, kopać. I też ładnie dociągnięte. Następnym materiałem to będzie jeans. Jeans oczywiście złożę na co najmniej 4 razy, na pojedynczy rzadko się kiedy szyjemy. Zazwyczaj podbijamy spodnie. I tutaj też maszyna świetnie sobie z tym daje radę. Mamy tam, dołożymy jeszcze więcej warstw. Takie wyjście i też bez problemu sobie wjechała, poradziła. Nawet nie muszę regulować naprężenia nici. Elegancko dociągnięte. Teraz jeszcze przygotowałem kawałeczek takiego tworzywa na plandekę, bo ostatnio pytają klienci, czy można coś takiego szyć. Jest typowo taka plandeka, tworzywo sztuczne. Często teraz się szyje takie nietypowe rzeczy. I zobaczymy, jak sobie maszyna na czymś takim da. No i bez problemu sobie. Jest bardzo precyzyjna. Przez ten silnik bardzo łatwo jakiś taki element skomplikowany nawet uszyć. Dajemy sobie radę. Weźmiemy na przykład jeszcze elegancko. Tutaj nam wszystko ładnie dociągnęła. To też są właściwie nici zwykłe, overlockowe. Doszyjemy na przykład do tego pas, kawałek pasa parcianego, bo to też często się spotykamy z takimi tematami. Tutaj się przydaje te kucie o jeden element, bo bardzo precyzyjnie możemy sobie wtedy wycelować. Również cofanie będzie nam to ładnie pracowało. I mamy świetnie przeszytą. A tutaj troszeczkę naprężenie byśmy musieli, jednak na tyle na tym tworzywie sztucznym jest grubo, że trzeba by było troszeczkę dokręcić, ale to jest normalne. Spróbujemy teraz przeszyć jeszcze wewnątrz. Jak to mniejszy kwadrat będzie nam dociągać. O, i zaraz jest idealnie. Ten element jest ładnie dociągnięty. Nawet jeszcze nie przestawiając tego elementu na grubsze, cieńsze materiały. Długość ściegu, oczywiście, jeżeli zwiększamy, to nie ma żadnego problemu. To jest 5 mm. To jest dosyć długi ścieg. Natomiast jeżeli zmniejszamy, to zawsze w stebnówce warto nadusić na środek. Wtedy to nam bardzo lekko, płynnie chodzi, nie obciążamy. Bardzo drobne.